Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Coś niespodziewanego i dla mnie, i dla ciebie, no bo teraz sobie robię jedno pytanie. Nikt o tym nie wie, zobaczymy jak to wyjdzie. Może z dwa pytania mi zadadzą ludzie. Jakoś start, tak się robiło? O, i jest jedno pytanie, więc dobrze wiecie jak ta seria działa. Zobaczymy, czy ktokolwiek w ogóle wbije. Ej, poczekaj, Oliwka, słuchaj, powiesz ludziom, że teraz będzie segment dla sponsora? Okej, polecam GBS-a, super kawa. A może jakąś inną reklamę? Okej, reklama GBS-a, bo mamy dramę, posłuchajcie se. Niedługo koniec roku i niedługo może też koniec współpracy z GBS-em, patrząc na to, w jaką stronę to wszystko zmierza. Konopski sponsorowany przez GBS-a, Mortalcio sponsorowany przez GBS-a i nawet Kacper Rites sponsorowany przez GBS-a i oficjalnie ogłosił mi wojnę. Jesteśmy widzowie zagrożeni. Czuję, że próbują się nas pozbyć, ale nie możemy się dać. Dlatego widzu, jeżeli nie próbowałeś jeszcze nigdy GBS-a, to teraz powinieneś to zrobić. Takim sposobem mi pomożesz zatrzymać sponsora, a sobie pomożesz i zyskasz motywację i energię, bo w sumie 5 razy więcej kofeiny niż normalna kawa. To energii będziesz miał w ciul. Z kodem ZEBO25 masz 25% zniżki na gbs.pl. Specjalnie wybłagałem to 25%, żebyście mieli jeszcze większy powód, żeby mi pomóc. Dwa nowe smaki na święta. Są one limitowane i po tym roku już nie będą dostępne. Dlatego już trzy powody, żeby wbić na gbs.pl i użyć kodu ZEBO25. Pamiętajcie, gbs.pl i z kodem ZEBO25 macie 25% zniżki. Oliwka, masz jakieś pytanie? Tak, mam pytanie, czy jeśli będziesz kiedyś w związku, upublicznisz nam go na YouTubie? Raczej nie, jak kiedyś znajdę drugą zebrę, to raczej nie. Nagrasz coś kiedyś z Lexi? Z Lexi, czy nagram coś kiedyś? Dałaś mi przynajmniej tytuł do odcinka, pogczam, czy nagram kiedyś z Lexi. Tutaj ogłaszam, że jak Lexi będzie chciała, to z chęcią z nią nagram coś na Discordzie. Ja coś wymyślę, tylko niech ona pokaże chęć, nie? Niech pokaże, że potrafi pobrać Discorda, to wtedy będzie spoko. Na razie, dziękuję ślicznie, dzięki temu mam tytuł. Proszę. Uwielbiam cię. To dacie spódniczki na zebranka? Spódniczki na zebranka? No od razu tampony będę sprzedał z takim zebranka po boku, no. To są ciuchy uniwersalne. Facet w sensie może sobie założyć spódniczkę, jakby nie mam nic przeciwko, ale generalnie raczej to jest bardziej target kobiet, mi się wydaje, więc jednak nie. Jakbyś chciał zobaczyć na Fame MMA walkę, Klaudusiek czy Natsu? Na kogo byś głosował? Klaudusiek i Natsu się biją? No, a jakby się biły, to na kogo byś głosował? To nie kupuję pay-per-view. Nie no, nie wiem no. Wydaje mi się, że Klaudusiek wygra. Dzień dobry, jak byłeś on zebrą, to w jakie gry grałeś? Ja w Metina dużo grałem. Będziesz grał w gry typu League of Legends na streamach albo na kanale gamingowym? Słuchaj, jeżeli da mi kontrakt, jakaś platforma streamerska, to wtedy będę grał w LoL'a i tak dalej, bo będę miał czas. A tak to ja se wolę nagrywać odcinki na główny kanał i czas inaczej inwestować. Jedno pytanie, natural. Dobra. Ale ty nie jesteś natural. Dobra, wolisz. Ale czemu podrabiasz się? No nie dobra, to nie jest dobra, podrabiasz się pod kogoś. Nie podrabiam. No to jesteś naturalem? Jestem. No to daj teraz na story, że gadasz ze mną, no, dawaj. Dobra, chwila. No czekam, naturalek, no. No dawaj, no. Ale ja mam tylko zdjęcie naturalne z Tomeku. No i czemu masz jego zdjęcie? To jest mój tata, jestem go fanem. Masz przystojnego tatę. Ja go kiedyś widziałem, pamiętam, byłem na kajakach i patrzę po lewej i tam natural. Dobra, na razie. No to pytanie, czy oglądasz JoJo? A ten od Rubików. No nie oglądam, ale czasem jak coś się wyświetli... O anime mi chodziło. To nie, to tym bardziej nie. A, okej, to siema. Na razie. Ile masz lat? Po co wy się pytacie o mój wiek, wy ciule głupie? Zebry mają tyle lat, ile mają pasków na łbie. A ile masz pasków na łbie? To jest drugie pytanie, na razie. Masz jakiś kalendarz adwentowy? Mam kalendarz adwentowy, kupiłem w Auszanie za chyba 11 zł. I ja widziałem, jak influencerki nagrywają mój kalendarz adwentowy za 1800 zł, czy ileś tam takie coś było, pamiętam. O, kartoni takie coś grała, no. Ja takie, kurde, wiesz, siedzę z tym adwentowym kalendarzem za 11 zł i tak, no bieda trochę, nie? Mam jakieś zmirki. Nie no, nie zmirki, ja mam takie no-name'owe totalnie, że ta czekolada w sumie nie jest dobra, ale jest dobra tylko dlatego, że jest z kalendarzu adwentowego, wiesz co chodzi. A na razie. Wolisz stary Team X czy ten obecny? Wolę... Nie wiem, bo stary Team X też był cringe'owy, jak był Teamem X. Oni jak odeszli z tego teamu, to zaczęli się bardziej robić tacy prawdziwi. Ale Leksiu jest w tym teamie, a w tamtym nie było takiego kogoś, że... Nie wiem, kurde. Stary Team, ale wywalić Kaspra Blońskiego i Natsu i Julię Kosterę i Marcina Dubiela i Lexi i zostawić tego. Leksia, no. Leksiu ze Stuartem, to by był dobry team, tak mi się wydaje. O co chodzi z easter eggami na kartce? Bo dostałem bluzę i nie wiem, o co chodzi. A znalazłeś Olesia? Nie wiem w ogóle, czego mam szukać. A, easter eggów.
takich, wiesz, schowanych jakichś rzeczy. Na przykład masz Cinku Cento za oknem, masz na choince parę rzeczy powieszonych, o których ci nie powiem. I tak dalej. Jak 20 znajdziesz, po prostu wysyłasz na najpierw Instagrama zebranek i dostaniesz niespodziankę, że jak to powiem. Kiedy nowa nuta? Wiesz co, ja zawsze około kwietnia daję nuty jakieś, więc pewnie w kwietniu. No słuchaj, co roku od typowego trapu daję w kwietniu jakąś piosenkę. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale jakoś w kwietniu bardziej się czuję jak raper. Czekamy wszyscy. Na razie, na razie. Jedno pytanie, Val, Fifiu. Ej, w ogóle, Fifiu, bo ty nic nie gadasz, to ja ci opowiem za to historię, nie? Dzisiaj byłem u barbera i bardzo chciało mi się kaszleć, nie? No po prostu nie mogłem kaszleć. Udałem, że telefon mi dzwoni i wyszedłem na zewnątrz, żeby wykaszleć się. Bo przypał jest kaszleć, nie? Ja wiem o tym, że ja jakoś nie mam tego słowa na K i tak dalej. Tylko jestem przeziębiony, bo jak debil chodzę, wiesz, z szyją na wierzchu i tak dalej, jak jest zimno. W sumie prawda. Fajnie się gadało, Fifiu. Na razie. A jedno pytanie, ty panie. Dobra, to mogę powiedzieć w sumie. Mogę zapytać? Albo nie, w sumie tyle. No, to się nie ma, pozdrawiam cię. Przecież ty nic nie gadałeś. Dobra, fajna bluza, fajnej jakości. Dzięki, ja się zgadzam, no na razie. Jedno pytanie, Val. Czy lubisz moją mamę? A daj mi ją do mikrofonu, to stwierdzę, czy ją lubię. To czekaj chwilę, czekaj chwilę. No, nie wiem, będę rozmawiać no. Z jakimś youtuberem. Jakim youtuberem? Ej. Przepraszam bardzo, proszę panią. Witam panią. Witam. Pani syn chyba bardzo panią kocha, bo on się chce jakby chwalić swoją mamą, bo generalnie nagrywam teraz taki film, że się zadaje jedno pytanie i on zapytał się, czy lubię jego mamę. No ja nie wiem, co mam powiedzieć, bo pani nie znam, więc poznajmy się. Mam na imię Monika, jestem mamą Piotrka i na pewno mnie kocha, bo ja jestem fajną mamą. Jest pani fajną mamą. A kupiła pani na zebranka mu bluzę? Kupiłam mu już milion bluz, więc... Ale na zebranka to jest różnica. To stwierdza, czy pani kocha syna, czy nie. Ale bzdury. Oczywiście, że go kocham. Bez względu na to, co mu kupuję, kocham go bardzo. O, jaka pani miła. Jest serduszko na czacie dla tej pani. Dobra, jednak lubię twoją mamę, ale bardziej bym ją lubiał, jakby na zebranka kupiła. No, bluzy na zebranka są dobrej jakości. Szyte są w Polsce, nie używamy chińskich, wie pani. Ekstra, super, to kupię na pewno. Ja będę czekał, dobra. Siema, kiedy będzie live? Kiedy będzie live? Raczej w nowym roku dopiero, bo teraz jadę, nie? Na wakacje i w ogóle na święta, takie rzeczy. Co chciałbyś dostać na święta? Co chciałbym dostać na święta? Coś sentymentalnego bardziej niż materialnego, wiesz? Coś, co bym tak sobie pomyślał, kurde, ale oni mnie znają, nie? I życzę ci jeszcze, żebyś przegonił Blowka w subskrypcjach. Nie, no Blowka nie można przegonić, ja bym się źle z tym czuł, wiesz? Bo Blowek to jest taka legenda, jak samo Rezi i ja się źle czuję, jak takich ludzi przeganiam w subskrypcjach. To przegoni Freeza. No nie, no Freeza, ale jak Freeza przegonię, to przegonię Blowka, no. Dobra, na razie, dziękuję ci bardzo. Miłego, na razie. Czy masz auto, a jak tak, to jakie? Cinque Cento. Kozak. Na razie. Czy to prawda, że kot Zebo jest lepszy, ponieważ daje aż 20%, a kot Kacper daje tylko 20% zniżki? Tak, kot Zebo 25% zniżki. Kot Zebo 25% zniżki, no. Kurde, jak trafiłeś akurat odcinek sponsorowany przez GBS. W sensie, ja jako cała postać jestem sponsorowany przez GBS, ale to dobra, mniejsza. Na razie. Pozdrów Zeba, mamo. Pozdrawiam. O, mogę z twoją mamą pogadać? No, możesz, mamo, gadaj. Mamo, nie wstydź się, to jest Zeba, on jest dobry człowiek. Nie uciekaj. Nie uciekła. Ale ciul. Skąd nick Zebo i pomysł na motyw zebry? No ile razy muszę mówić, że widziałem zebrę na głównej stronie i tak jakoś wyszło. Kiedy będą następne nagrywki, do jedno pytania? No nie wiem, no teraz są. Czemu ty się pytasz, kiedy będą następne podczas tego? No jaki to ma sens w ogóle? No bo tu jest jedno pytanie. A no to jedno pytanie mówię ci tak, że w nowym roku jakoś. Co? A kiedy będzie rozśmiesz mnie? Rozśmiesz mnie dawno, długo też nie będzie, raczej do nowego roku. A ja właśnie ominąłem, byłem taki bardzo smutny. Jaka była ulubiona bajka swojego dzieciństwa? Kurde, Chin-chan. Shin-chan. Pokażę to na ekranie teraz. Oto, to była moja ulubiona bajka dziecina. On dupą trzęs, czekaj, ty, pokażę to. O, widzisz to? On dupą tak trzęs, jak była transakcja z jednego na drugie. To było... O kurde, ty. Ale ja bajki oglądałem. Kartman na Cartoon Network praktycznie wszystkie. I Hannah Montana też oglądałem. Nie ma to jak hotel. Jezus, a my mieliśmy fajne bajki, a wy macie do dupy bajki. No, racja. Na razie. Co myślisz o nowych smakach na GBS-ie? O nowych smakach na GBS-ie są zarąbiste, są takie świąteczne, naprawdę. No, bardzo polecam. Tak jak nie czujesz święta teraz, to poczujesz, jak kupisz GBS-a. Byś miał wybrać, w jakim teamie byś zamieszkał. W teamie X, czy w teamie Tomusia? O Jezus, no w teamie X, wiadomo. Zgaduję, że u kamerzysty w domu śmierci. Tak, nie wiem, tak strzelam. Na razie. Bajo jajo, ty na Innowrocławskiej jesteś, ja ci zaraz dam bajo jajo. Jaka była twoja ulubiona drama na YouTubie? Moja ulubiona drama? Chyba Kamerzysty, bo była najbardziej ciekawa. Witam serdecznie. Witam. Czy lubisz kozy anglonubijskie? Co to kuźwa jest? No kozy, takie fajne. Czy lubię kozy po prostu, tak? No, ładne są, one wyglądają jak takie psy, co mają takie klapouchy. No, czyli ładne lubisz? No lubię, a co? A no dobra, to dzięki. Okej, hodowca kur, YouTube. Masz YouTube, hodowca kur? No. Co ty robisz? No, hoduję kury. Ty masz 35 tysięcy subów. Ej, ty dosłownie masz vlogi z kur.
Ale nie, bo to nie mój kanał pewnie. No jak nie? Hodowla kur kiedyś to było, coś ci świta? Nie, to nie mój kanał. Czekaj, bo to jest jakiś inny dźwięk w ogóle. To serio nie jest twój kanał. Jedno pytanie, Wal. Kuźwa, bije butelką o głowę i sobie robię ten. Dobra, coś ze mną jest dzisiaj nie tak. Gratuluję. Jedno... Na jakim sprzęcie pracujesz? Chodzi mi komputer, słuchawki, jakieś tam takie... No komputer i słuchawki. A jakieś szczegóły? Czekaj, ja mam nowy komputer teraz złożyłem. Przyjdzie w styczniu, to ja ci powiem jak. Ja ci przyznam wszystko, dobra? Dobra. Gotowa? Samsung 1TB M.2 970 Pro, Asus GeForce RTX 3090 ROG Strix Offset 24 GB, HyperX 32 GB, 2x16 GB, 3733 MHz, Asus ROG Maximus X Formula, to jest płyta główna. Intel Core i9-10900 i Corsair AX1000. I jeszcze mam Corsaira jakąś obudowę. No patrzę, że ładnie. No bogato lecisz. No nie, no wiesz, ja, to jest jakby moja praca po części, więc to inwestować. No może jakiś kontrakt padnie na streamowanie, to ty się opłaci. Dobra, na razie. Co sądzisz o Nitro? Nitro? Spoko. Czasem gada głupoty, ale zazwyczaj te głupoty mają sens. Inaczej, gada mądrze, ale z niektórymi rzeczami się nie zgadzam. Czy kiedykolwiek będzie jakiś inny gameplay, na przykład z jakiegoś cyberpunka? Z cyberpunka nie, by był nudny. Jakby był jakaś parkour gra, to wtedy wiesz. Parkour gry mega fajnie się ogląda. Albo właśnie jeżdżenie autkiem. Chciałem się jedną rzecz zapytać. Dlaczego tak dobrze nagrywasz? Jak dobrze nagrywam? Co? Ty to mówisz, jakby był jakimś kamerzystą, nie? Jakieś teledyski nagrywał i fajnie nagrywał te teledyski, chłopie. Znaczy, dlaczego tak fajnie się ciebie słucha? A to nie, to raczej mój głos, nie? Jakby chyba. Nie mam pojęcia! Ej, słuchaj, agent Orka. Ja to samo się codziennie jak wstaję i se myślę, co ja robię w życiu, to też sobie się zastanawiam to samo, nie? Po co ludzie mnie słuchają? Na tym zakończmy ten odcinek, słuchaj. Ty jesteś miły, to ja też będę miły, ty możesz zakończyć ten odcinek. Ale co mam powiedzieć? No jak się zakończy odcinek, no? Chciałem zachodzić jakoś ciekawie, ale jakoś nie mam pomysłu. No jakbyś zakończył odcinek? No okej, Jezus, ja. To jest bardziej cringe'owy niż to, co ja chciałem powiedzieć. Ja pierdzie, dobra. Mogę cię jakoś usunąć z widzów, czy coś? Jak się usuwa ludzi, żeby już mnie oglądali? Startuję Orka, słuchaj. Mówi się bajo jajo. Zostawcie lajka, wy debile głupie i cymbały subskrybujcie. O, coś takiego, nie? No i wbijajcie na Zebloka. Na Zebloka? No Zeblok musi przejść metaforę. Na razie.